Ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. To jest 12 rozdział Księgi Apokalipsy, w którym odbywa się ta ostateczna walka między dobrem i złem. I ten opis zaczyna się od przedstawienia postaci niewiasty obleczonej w słońce, która zwycięża zło, która zwycięża szatana. A więc Maryja jest tą naszą królową, która jest w niebie, ale jest też tą naszą królową tu na ziemi, pośród nas. Jest naszą królową, która chce nas prowadzić do Boga. Chce, żebyśmy przy Bogu zawsze trwali. Chce nas chronić od złego. Niewiasta obleczona w słońce. Słońce w Piśmie Świętym jest symbolem Boga. I skoro ta niewiasta jest obleczona w słońce, to znaczy, że jest bardzo blisko Boga. Bóg ją otacza. To zdanie mówi nam o tym, że ona, trwając blisko Boga, po raz kolejny daje nam tę pewność, że ona, będąc naszą matką, chce nas chronić. Ona trwa przy Bogu i przy nas. Jest takim łącznikiem, pośredniczką. Księżyc pod jej stopami. Księżyc jest symbolem zmienności. Jest symbolem tego, co grzeszne. Maryja, stając się królową nieba, jest wyniesiona ponad to, co ziemskie. Dlatego ten księżyc znajduje się pod jej stopami, ponieważ on jest wymiarem tego, co ziemskie, tego, co grzeszne, tego, co słabe. Ona jest ponad tym wszystkim. I wieniec z gwiazd 12. Te 12 gwiazd symbolizuje dwie rzeczy. Po pierwsze, 12 pokoleń Izraela. A więc ten naród wybrany i szczególnie umiłowany przez Boga. I druga dwunastka to jest 12 apostołów Baranka, jak opisuje Jan w swojej Apokalipsie. Te dwie dwunastki mówią nam w sposób szczególny o tym narodzie wybranym, którego i my jesteśmy niejako spadkobiercami. A więc ten obraz królowej, niewiasty obleczonej w słońce, daje nam tę pewność, że ona, trwając blisko Boga, do tego Boga i nas będzie prowadzić. Również ta królewskość Matki Bożej, Maryi, bardzo silnie naznaczyła się, odbiła swoje piętno w historii naszego narodu. Chciałbym tu odnieść się do ślubów, które złożył jeden z naszych władców, król Jan Kazimierz na Jasnej Górze, w dowód wdzięczności za zwycięstwo nad wrogiem. I król Jan Kazimierz w tych ślubach podkreśla dwa tytuły. Po pierwsze, obiera Maryję za królową Polski i naszą patronkę. W historii naszego narodu wiele razy jeszcze ponawiano te różne akty poświęcenia się Matce Bożej. Chciałbym się odnieść tutaj jeszcze tylko do jednego, który złożył dziś już błogosławiony papież Jan Paweł II. W 1979 roku powierza naszą ojczyznę Maryi, zwracając się ze szczególnie pilnymi sprawami, takie niecierpiącymi zwłoki. I to są trzy rzeczy, które papież Jan Paweł II podkreślał. Pierwsza rzecz, uświęcenie rodziny. Druga, troska o powołania. I trzecia sprawa, prośba o odnowienie moralne Polski, naszej ojczyzny. Od tamtego czasu minęło ponad 30 lat. Ale czy
te sprawy, te intencje, które zanosił błogosławiony Jan Paweł II i dzisiaj nie są aktualne? A więc chciałbym, żebyśmy zapamiętali, aby w naszych sercach zostały te trzy obrazy Maryi. Maryi współczującej, Maryi współcierpiącej razem ze swoim Synem i Maryi Królowej, która jest tą niewiastą obleczoną w słońce. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że Maryja jest naszą mamą. Gdy spojrzymy na nasz obraz Królowej Krwi Przenajdroższej, z jaką troską Maryja trzyma Jezusa, ten Jezus zawsze jest przed nią, nigdy za nią. Dlatego sam ten obraz, kiedy na niego patrzymy i się w niego naprawdę wpatrzymy i rozważymy, Maryja na tym obrazie daje nam przykład i pokazuje nam, gdzie powinno być nasze miejsce. Zawsze za Jezusem, słuchając Jego głosu, tego dobrego pasterza. Nigdy przed Jezusem. A więc patrzmy na naszą mamę i na jej przykład. I chciałbym zakończyć modlitwą do Maryi. Maryjo, Ty zawsze jesteś blisko Jezusa. Dziękujemy Ci za Twój przykład trwania przy Nim. Prosimy Cię, Matko nasza, abyś była naszą pośredniczką w sprawach, o które nie umiemy prosić Jezusa. Przecież nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka i Ciebie o wstawiennictwo prosi. Twojej opiece matczynej zawierzamy naszą ojczyznę, naszą wspólnotę, nasze rodziny i nas samych. Amen. Spójrz, Ojcze, na Twój Kościół, przeżywający różnorakie problemy i trudności i spraw, by pokornie zawierzył siebie Maryi, wspomożycielce wiernych, i codziennie doświadczał obecności Twojego światła. Ciebie prosimy. Czuwaj, Ojcze, nad naszym papieżem, biskupami i wszystkimi pasterzami Kościoła, aby umocnieni w wierze kierowali wszystkimi narodami i prowadzili je drogą Twoich przykazań. Ciebie prosimy. Panie Jezu, polecamy Ci nowych prezbiterów, których powołałeś do swojej służby, księdza Łukasza Tarnowskiego i księdza Filipa Piętę. Udziel im swojej mocy, napełnij ich swoim świętym duchem, aby z radością i gorliwością realizowali swoje powołanie, aby z odwagą szli tam, dokądkolwiek ich pośle. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, przez orędownictwo Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi spraw, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddalili się od Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do Niego wróciły. Ciebie prosimy. Polecamy Ci, Panie, naszą Ojczyznę. Dopomóż, aby panowały w niej sprawiedliwe prawa, aby nikt nie cierpiał z powodu niesprawiedliwości, a wszyscy ludzie mogli żyć godnie i bezpiecznie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W tym szczególnym miejscu, gdzie powstaje wielkie Boże dzieło, Sanktuarium Krwi Chrystusa, gdzie czczona jest krew Zbawiciela, polecamy Ci, Panie, kustosza
księdza Sebastiana oraz wszystkich czcicieli i ofiarodawców i prosimy o Twoje błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących, a radość wieczną dla zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze Niebieski, wejdź na wspólnotę Twój Chrystusa i na nas tych wszystkich zgromadzonych. Przymnóż nam wiarę, wlej w nasze serca odwagę ewangelizacji i dawania świadectwa o przynależności do Jezusa Chrystusa, abyśmy potrafili dzielić się z innymi pokojem i radością, którymi nas obdarzasz. Ciebie prosimy. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Maryję, naszą Matkę, dzięki której każdego dnia jest nam łatwiej pielgrzymować do Ciebie, ponieważ mamy tak wielką orędowniczkę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Matko niebieskiego Pana, przyjdź nas i niepokalana, jakiej jej czas daleki, czas nie. Każdego z Was osobno teraz zwracamy się. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałam. Drogi księże Filipie, drogi księże Łukaszu. Bez wiary nie zrozumiesz nigdy tego, co się stało. Bo tylko wiara Ci powie, dlaczego poszedłeś za wezwaniem. Co oznacza włożenie rąk i dłoni pomazanie. Co znaczą słowa, Ty jesteś kapłan. Co oznacza władza, jaką otrzymałeś, bo tylko wiara Ci powie, że jesteś Ty i już nie Ty, że wszystko jest jak dawniej i wszystko jest inaczej. Dlatego uwierz, że On Cię wybrał. Wybrał po imieniu, wybrał i naznaczył, wybrał i obdarzył. Nie pytaj dlaczego, to Jego sprawa. Bo wiara jest Ci bardzo potrzebna, byś mógł nieść to, co otrzymałeś, byś mógł iść, gdzie zostałeś posłany, by owoc, który przyniesiesz, był zdrowy. Życzymy Wam, drodzy kapłani, tej wielkiej wiary dla realizacji własnego powołania w kapłaństwie i dla innych, abyście innych prowadzili do wiary. Niech Jezus umacnia Was swoją mocą, niech Słowo Boże będzie lampą na Waszej drodze w kapłaństwie, i niech Matka Boża, najlepsza Matka, wspomaga Was i chroni od wszelkiego zła. Szczęść Boże.